Cześć wszystkim, tu Ponio 7. Dzisiaj sobie zagramy w The Last Stand 2. Jeśli pamiętacie, niedawno dosyć grałem w The Last Stand 1. Rany przez Con Artist, wydane na Armor Games. Okej, zobaczymy jak tym razem pójdzie. Ostatnim razem jak nagrywałem, okazało się, że nie nagrywałem dźwięku, więc to nie było najlepsze. Okej. Dobra, może pamiętacie jak zakończyła się pierwsza część? Otóż nasz bohater dostał się do helikoptera, który miał zabrać go w bezpieczne miejsce. Tak się okazało, że nie był zbyt czysty ten helikopter w środku. Były zombie. No i cała sprawa skończyła się jak zwykle. Okej, to już miesiąc. Wracam do Square One. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Wypadek śmigłowca cały czas mnie... Pchając mi. Dobra, nieważne. Są wszędzie. Radio mówi coś, że... że będą zamykać główny ląd 40 dni. Będą za 40 dni i do ostatnie łodzie odchodzą i samoloty. I muszę dostać się do Union City. Okej, dobra. Znowu mamy limit czasu, tym razem mamy dostać się do Union City w 40 dni. Inaczej wszystko trafi szlak. Okej, dobra, jak widzicie, gra od razu nie patyczykuje się, rzuca nas na głęboką wodę. Stwierdziła, że gramy, skoro gramy w The Last Stand 2, to graliśmy w The Last Stand 1 i wszystko już wiemy, dobrze. No i pierwsza rzecz, o którą należy zwrócić uwagę, to że... Barykady są teraz znacznie słabsze. W jedynce barykady miały 100 punktów życia, tutaj najsilniejsza ma 70, a potem będą jeszcze słabsze. Okej, dobra. Po zakończeniu dnia już nie wybieramy, nie rozdzielamy czasu pomiędzy tam jakieś zajęcia, tylko przeszukujemy jakieś domy. A to co znajdziemy, to cóż, no to znajdziemy. No i dobra, przeszukam sobie te trzy domy, akurat mam tyle czasu. O, znalazłem piłę motorową i supplies. Nie wiem jak to przetłumaczyć, zasoby. Dobra. W każdym bądź razie teraz musimy zbierać zasoby. Czy jakby... Dobra, nie mogę dalej znaleźć dobrego tłumaczenia. W każdym razie musimy przemieszczać się z lokacji do lokacji. Aby to zrobić, musimy mieć odpowiednią liczbę zasobów. Dopiero wtedy możemy przejść do następnej lokacji. I tak w 40 dni mamy się uwinąć, żeby dotrzeć do Unity. Zanim wszystko zostanie zamknięte i całą wyspę trafisz. Dobra. Idzie mi całkiem kiepsko, jak widzicie. Ale gra się nie patyczkuje, od razu rzuca nas na głęboką wodę, jak już wspomniałem. Dobra. Myślę, że przydałoby się trochę naprawić. Zanim ruszę dalej, dobra, ta czwórka i ta czwórka. I co my znajdziemy? Rewolwer, o, jeden kolega. Dobra, ty masz, trzymaj rewolwer. To jest nowa broń w dwójce, nowa rzecz w dwójce, można przydzielać naszym przetrwałym bronie, których sami nie używamy. Całkiem fajne. Okej, dobra, walczymy. Można strzelać na oślep. Czasami po prostu zombiaków jeszcze nie widać, a one już tam są, więc strzelanie na oślep może zawsze kogoś trafić. Bon, 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 bon. Dobra. Gra trochę przylagowuje. Zużywa znacznie więcej pary procesora niż część potrzebna, niż poprzednia część. Dobra, mam czas na to i na to. Okej, więcej zasobów. Dobra, jedziemy dalej. Jeżeli chodzi o przetrwałych, w tej grze to chyba oni mają znacznie większą siłę ognia.
zauważalną niż w poprzedniej części. Są znacznie bardziej przydatni. W dodatku, no, możemy im rozdawać bronie, więc czasami nie użyjemy, rozdamy im i będzie zawsze jakaś korzyść. Okej, dobra, przeszukałem jeszcze co możemy, zanim się stąd wyniesiemy. W sumie w kościele można znaleźć jakichś ocalałych. Dobra, i sobie jeszcze naprawię, ponieważ mogę. No, jest jeden ocalały, przyda się. I Bertrap. Okej, Bertrap to jest pułapka. Pułapki można sobie rozstawiać przed bitwą. No i znajdujemy je podczas przeszukiwania domów. No ale są jednorazowe. Jak jakieś sidła się zużyją, to są już zużyte do końca bitwy i no. Dlatego ich użyteczność jest dosyć ograniczona. Dobra, jedziemy dalej. No. Czy nawet jak nie daliśmy przetrwałemu na jakiejś broni, to on ma jakiś tam swój pistolecik, więc... dobra, już nie ma tutaj za bardzo dużo. Mógłbym jeszcze przeszukać park, ale to by było... A w sumie i ten dom. Wiecie co? Nie wiem, czy mi się... Chyba nie opłaca mi się to przeszukiwać. Dobra, idziemy dalej. I to jest mapa gry. No i cóż, mamy 35 dni nam jeszcze, żeby zostało. Żeby dotrzeć do Union City. I możemy poruszać się... No... W dosyć małych kawałkach. Każda z tych lokacji to jest oddzielna jakby... barykada, oddzielne miasto, w którym się barykadujemy, znajdujemy surowce, żeby przejść do następnego miasta i tak dalej, aż dojdziemy do Union City. Okej, dobra. Teraz mamy akurat dwa wyjścia, żeby pójść do Claysburg, co jest dużym miastem z dużą liczbą populacji, albo możemy pójść do Wiochy, gdzie jest mniej populacji, mniej zombie, znacznie łatwiej się tam walczy. Niby bronie powinny być lepsze w mieście, ale ja wcale tam tak nie uważam, tam są jakieś Uzi, takie rzeczy, a w wiosce zobaczycie, co znajdziemy ciekawego. Tak, ja będę szedł Wiochą. Jak ktoś chce grać sam, niech idzie miastem. Akurat według mnie to nie jest najlepszy pomysł. Okej, dobra, znaleźliśmy jakąś piwnicę. Nie jest zbyt dobra, ale musi wystarczyć na moment. My zbudowaliśmy jakąś kiepską barykadę wzdłuż schodów. Musi wytrzymać dzisiaj. Nie mamy na razie czasu, żeby zbudować coś porządniejszego. Najlepiej znajdźmy, co musimy i wyruszajmy stąd w kierunku Union City. Okej, dobra. Co by to przeszukać? Całkiem sporo domów do przeszukiwania. Może przeszukam wszystkie czwórki. Jest jeszcze jakaś czwórka? Jest. A nie, dobra. Compound Bow. Gas Cylinder. I jedne zasoby. Okej. Compound Bow to jedna z fajniejszych broni w grze. Zaraz zobaczycie dlaczego. To udam jemu. Cylinder sobie zatrzymam. A gorsze okazje. No i cóż. Ponieważ łuk nie potrzebuje przeładowywania. Strzela ogniem ciągłym. I zadaje całkiem spore obrażenia, jak widzicie. Więc to bardzo fajna broń jest. Na pewno lepsza niż jakieś głupie Uzi, czy cokolwiek moglibyśmy znaleźć w mieście. No i sobie regolasujemy zombie. Nie wiem, czemu by nie. Ała. A, tak się dzieje. Nie wspomniałem jeszcze o tym, trzeba uważać na zombie z bronią. Jak widzieliście, jeżeli taki podejdzie do barykady i zaatakuje, to zabija nam kolegę. Co nie jest przyjemne, co nie jest fajne, co jest złe. W każdym momencie, w każdym razie. Dobra, naprawię sobie barykadę trochę. I co, mogę sobie przeszukać, co są jakieś czwórki, dobra, czwórki. Jedną trójkę, na dwie trójki znaczy.
Okej, okay, nie znaleźliśmy nikogo w zastępstwo jego. Dobra, ty weź sobie rewolwer. Sobie ustawię tutaj. Kanister wybuchowy. No i dobra, jedziemy z tym kopcem. Boom! Haha! No już, zdychaj. Chyba te zombiaki z bronią też strasznie bardziej bolą, znacznie silniej bolą, walą w barykadę, więc również trzeba na nich uważać. Bum! Bum! Okej, jakoś przeżyliśmy. Trzeba co najmniej 2 godziny teraz poświęcić na naprawę. Jest jeszcze może jeszcze jakaś czwórka jest. Przydałoby się więcej ludzi znaleźć. Okej, shotgun. To ty weź sobie shotgun. Ja nie wezmę shotguna, bo to niezbyt użyteczna broń jest. Przynajmniej nie w porównaniu do łuku. O. A, jakieś kółko gospodyń się tu zebrało, zombiowych. No dalej, o tak. Dobra, czas chyba przełożyć się na bardziej bezpośrednie metody negocjacji z niemarłymi. Gra bardzo nagradza chyba celowanie w głowy, bo jak widzicie, czasami znacznie więcej strzału trzeba, że strzelając po innych częściach ciała znacznie więcej czasu to zabiera. Okej, może jeszcze przetrwę tą noc i następną. Ponieważ chcę zebrać tutaj jak najwięcej zasobów jak się da, ponieważ im dalej się w grze idzie, tym trudniejsze walki się robią. Więc, o, dobra, nowy przetrwały. Więc bardzo fajnie jest zbierać zasoby w tych początkowych lokacjach, ile się da. Okej. Dobra. Jedziemy dalej. No nie, moja piękna blokada. No i mój nowy kolega. Gra mnie nie lubi. Nie mogę nic zrobić. Widzieliście, jaką kupą się rzucili. Okej, okay, sytuacja nie wygląda najlepiej. Tak, barykada, nasza barykada jest bliska padnięci. Ale może się utrzymamy, dobra. Okazuje się, że im dalej w grze się idzie, tym noce robią się dłuższe, więc... Okej, okay, dobra, co możemy przeszukać? Ale sorry, przynajmniej jeszcze 3-4 godziny potrzebuję napraw, więc... Jeżeli chce się utrzymać tej nocy... Bear trap. Nie, żeby się to jakoś miało bardzo przydać. No nie, wojskowy. Oni są wkurzający. Jakoś padł. Ale ile ciosów na siebie najpierw przyjął, zanim padł. Bo łuk najbardziej się sprawuje, jeżeli strzelamy w głowy. Inaczej chyba obrażenia są znacznie mniejsze. Łapiesz tę strzałę, aport. Tak.
kolejny wojskowy. Ale dobra, jakoś całkiem nieźle poszło. Dobra, więc możemy pozwolić na poszukanie tego, tego i tego. Jeszcze 2 godziny napraw, ponieważ czemu by nie? Okej, okay, same fajne rzeczy. Przyda nam się dodatkowy gość. Dobra. O, mam jeszcze tą pułapkę, więc sobie zostawię ją. Ahahaha, pincie zombie. No, idzie całkiem nieźle. Jak na razie. Won, 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 won. Nie chcę stracić kolejnych kolegów. To by nie było miło. Chciałem zdetonować tą beczkę, ale nie miałem, ponieważ mi zasłonili. Okej. Okay. Dobra. Już nie mamy co tu robić, więc jedziemy dalej. Dobra. Jedyna moja możliwość to jest Aspenwood. Tak, chcę jechać do Aspenwood. Nie słyszeliśmy nic w radioewakuacji, możemy tylko mieć nadzieję, że będą trzymać się swoich planów. Nie mamy żadnych dużych szans na znalezienie czegokolwiek tutaj. Najlepiej bierzmy co potrzebujemy i wynośmy się stąd. Okej, okay, dobra. Dobra, przeszukamy na początku bronię. Nie ma żadnych trójek w tym mieście, więc... Tracimy 3 godziny. A, obrzyn. Dobra, dam jednemu z nich. I cóż, coś tam. Trochę pułapek porozstawiam. I dobra, jedziemy stąd. Koksem. Jak widzicie, teraz już zombie nie wychodzą z jednej małej dziury, znaczy drzwi, więc będzie troszkę trudniej. No już wam. Broni liczyłem na coś innego. Zobaczymy, może jeszcze mi się trafi ta broń, którą mam nadzieję, że mi się trafi. Jak nie, to będzie ciężko. Ale zobaczymy. Won, 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 won. Dobra, okej. No już ten się chciał zamachnąć. Swoim toparem. To nie byłoby miłe. Stracić kolejnego ludzia. Okej. Okay. Noce wyraźnie robią się coraz trudniejsze, coraz więcej zębiaków na nas wychodzi. Może to jakoś uda się przetrwać. Okej, okay. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. No to taki jest cel tego nagrania. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. I postrzelę w główce dla każdego. Dobra, przeszukam tutaj i tutaj. Jeszcze 2 godziny napraw. Bardzo przydadzą się regularne naprawy. Nie to co w jedynce. Dobra, zasoby. Ale poza tym nic ciekawego. Aha. Może porozstawiam sobie wszędzie, czemu by nie. Mam ich tak dużo, że... Te psy jak się uczepią u dołu, to są wkurzające, bo trudno je tak trafić. Aż ci wojskowi sobie trzymali.
Ale może jakoś to przetrwamy, może, może. Kolejny zombie z bronią idzie, ale dobra. Nie są za szybkie. Najniebezpieczniejsze to są z bronią i te szybkie. Jakoś się na razie utrzymujemy. Bez problemów większych. Problemy się zaczną, kiedy zacznie, no, kiedy barykady zaczną się rozsypywać. Okej. 3 godziny. Dobra, niech będą 4. A co mi tam? Hunting rifle. O, właśnie o to liczyłem. Bardzo fajna broń. Tak jak łuk, nie wymaga przeładowania, strzela pojedynczymi pociskami. Równie silnymi co pociski co z łuku, ale dodatkowo te przebijają się przez zombie, więc jest to bardzo, bardzo skuteczna broń. Dlatego też właśnie warto odwiedzić tą lokację. To w sumie chyba jedyna droga, nie wiem czy da się dotrzeć do Union City pomijając tą lokację. Won, okej, okay. Już chciał mi bić ludzi. Tak, widzicie, jak to się przycina od tego całego zawału zombie. Gry w Flash zawsze tak mają tendencję do przycinania się, jeżeli cokolwiek więcej pojawi się na ekranie, ale cóż. Ale grać się da. Widzicie, ten karabin myśliwski bardzo skuteczny broń. Jemu bardzo szybko można pozbijać się dużych grup zębiaków. Dobra, przeszukamy to. Mam jeszcze 3 godziny na naprawę, to skorzystam z tego. No, fajnie by było coś znaleźć. Okej, okay, supplies się przydają z pewnością. Dobra, może uda mi się to przetrwać bez pułapek. Chociaż wiecie co, zabezpieczę sobie ich. Wszelki wypadek. No już zmarnowało mi jedną pułapkę. Wam. Wow, to było blisko. Szczęście jest, sam go ustrzelił. Gdyby go nie ustrzelił, to by padł. A to by nie było miłe. Stracić kolejnego gościa. Dobra, jak sami zapewne zauważyliście, rozruba w The Last Stand 2 jest znacznie większa niż w jedynce, a przynajmniej znacznie trudniejsza. Więcej zombie na nas wyskakuje i generalnie więcej się dzieje. I trudniej właściwie otrzymać sytuację, co bardziej wzmaga to klimat taki, survival. W sumie w jedynce można... Taka była bezproblemowa i... Bez żadnych problemów można ją było całą przejść. Nigdy nic krytycznego się praktycznie nie działo. A tutaj jak widzicie... Nie jest aż tak łatwo. Dobra. Jedziemy dalej. Mamy już zasoby. Do... Jamestown.
Jak widzicie, populacja dosyć duża, więc i zombie będzie dosyć sporo w tej w tej lokacji. Ostatni przystanek przed Union City. I dobra, pozwiedzajmy jakieś bronie czy takie inne rzeczy. Dobra, jeszcze czwórkę jakoś. A nie by było znaleźć jakichś ludzi AK-47. To... ty sobie weź AK. Sobie z niego postrzelasz. Próbowałem grać z AK, ale on jest znacznie gorszy od Hunting Rifle. Trzeba go przeładowywać i obrażenia są znacznie mniej zadowalające niż ten. Niż z karabinu myśliwskiego. Więc wierzcie mi, to lepiej oddać naszym kompanom, jeszcze nie sobie z tego używają. No to całkiem fajna mina poszła. Okej, okay. Dużo zombie, dużo. Dlatego właśnie dobrze jest zbierać zasady w początkowych lokacjach, kiedy jeszcze jako tako łatwo się bronić. Ponieważ każdy dzień walki w końcowych lokacjach będzie wyzwaniem. Czyli w sumie każda noc. No całkiem nieźle daje sobie radę ten goździaka. Całkiem nieźle kosi zombiaków. Też raz udawanie, jak zwiększyli siłę przetrwałych. Wybójca. Won. Jak się zaczyna używać tej piły motorowej, to gra zaczyna coś strasznie lagować, więc nie jest to już tak potężne narzędzie jak w jedynce. Tym bardziej, że trzeba go teraz przeładowywać. No już, daj. Bam. Okej. Chyba już jakoś uda nam się przetrwać tą noc. O. Okej, przeżyliśmy. Aha, co możemy przeszukać? To możemy. Jest może jakaś dwójka? O, to byśmy się jeszcze godzinę naprawili. Wow, hand grenade, M4A1 i sporo zasobów. Dobra. Hand grenades. W sumie nie wiem czy... W sumie nigdy nie korzystałem z tej broni. A wezmę sobie, co mi tam najwyżej zginę. Najwyżej wszyscy zginiemy. No i coś, dobra. Miny tutaj. Tutaj bear trap. Dobra. Jak one działają? Kiepsko. Szczerze powiedziawszy. A może jednak dają radę. Hahaha. W sumie... Muszę wam powiedzieć, że pierwszy raz spotykam się z tą bronią. O nie, barykada nam pada, to niedobrze. Okej, to się dzieje jak barykada nam padnie. Widzicie, wszyscy nasi kumple nas opuszczają. Jeżeli uda nam się przeżyć, to na szczęście wracają. Ale sami musimy się teraz bronić. Na szczęście zombiaki, jak już przejdą linię barykady, to spowalniają się. No ale jak widzicie, czasami to nie wystarczy. Okej, dobra. Padliśmy. Na szczęście jest opcja retry. I zaczynamy od tej samej nocy, w której zginęliśmy. Niestety, jeżeli padli nam jacyś kumple, to oni nie wracają do życia, więc... Więc lepiej nie liczyć na to. Okej, dobra. Zmarnowałeś mi jedną minę. W sumie ja zmarnowałem.
Dobra. Granaty są fajne, ale nie działają aż... tak dobrze, żeby ich używać zamiast handicrafów. A więc powrócę do standardowego strzelania. Wow, wow, wow. Na szczęście nie zabiła mi gościa z paskim morzem. A mogło być słabo. No już, gin. A ładna mina. Też mogła trafić kilku. No i lepszy. Dobra, już myślałem, że tamten gość w dole ubije mi przetrwałego, ale okej, przeżył. Dobra, sytuacja już mniej więcej chyba opanowana. Okej, dobra. Dobra. I zobaczmy. W sumie jest jeszcze sporo rzeczy do przeszukania, ale jak widzicie, walki tutaj robią się coraz cięższe. Więc nie wiem, czy opłaca nam się wychodzić już z tej lokacji. W sumie mamy teraz dwie opcje. Możemy odejść już od razu do Union City i zakończyć grę. Albo możemy pójść do Fort Tran. W sumie powiem wam, że nigdy nie byłem w tym Fort Tran, ale tam chyba jest sporo rzeczy do zebrania. Więc wiecie co, przejdę się tam właśnie. Taka dodatkowa rozruba. Tak myślę, że tutaj miał się kierować helikopter. Zostało wszystko zniszczone, ale udało nam się trochę coś... Dobra, nieważne. Moja jakość tłumaczenia. Dobra, co jeszcze, co jeszcze? Dobra, jedna godzina, więc już nic nie uda się. Okej, okay, jakby co, już mamy wystarczająco tych, żeby uciekać do Union City. 4 dni, więc... Dobra, mamy tutaj 5 dni rozruby Fort Tran. Taka dodatkowa lokacja. Dobra. RPG. Dobra, przetestujmy to maleństwo. No cóż, dobra, jeszcze poustawiam sobie miny. Powiem wam, że w sumie chyba jeszcze nigdy nie korzystałem z RPG. No. W sumie długo się ładuje, ale efekt jest całkiem przyzwoity. Jak widzicie. Hahaha. No, to się nazywa dodatkowa rozruba. A, co za boss. Pies przeżył bezpośrednie trafienie z głowicy. Przeciw. Pancerny. No, w grupach najlepiej się sprawuje RPG.
Co prawda znacznie spowalnia komputer, ale co to? Czego się nie robi na frajdy? Główną zaletą, znaczy wadą jest to, że się długo ładuje. Ale jak widzicie, frajda zużywania jest duża. Gincie zombie, gincie. W sumie jeżeli chcecie pójść do Fortran, to tylko po to, żeby pobawić się tą bazooką, jak widzicie. Zawsze można pójść od razu do Union City. Ale jak ktoś chce mieć dodatkową zabawę, to zapraszamy tutaj. Dobra, przeszukam jeszcze tutaj. Tutaj, tutaj. I jeszcze godzinę się naprawimy. Wow, wow. Coś się zbugowało. Nie wiem, co się stało, ale zbugowałem grę. Okej, okay. Mamy ciężki karabin maszynowy. Dobra, damy jednemu z ludzi moich. Ja sobie dalej będę bawił się z wyrzutnią rakiet. No i cóż, co tu możemy jeszcze zrobić? Dobra, możemy ustawić minę, dodatkowy parę tych. Sami wiecie co? Tutaj minę, minę. Dobra, jak będziemy mieli już ochotę, możemy od razu iść do Union City. Boom! Strasznie laguje. Ale coś za coś. No, strzelaj do tego pieska. Boom! O, wojskowy potrafi przeżyć strzału z RPG. O, trochę za wcześnie wstrzeliłem. No chodźcie wszyscy. Jazda na całego. A, tamtego mina załatwiła. No dobrze. Czekam, że jakaś grupa podejdzie. No. Chyba jest nawet potężniejszy od AWP z pierwszej części. Dobra, czekajcie, mamy dzień 34, wystarczy 7 dni, a 4 dni zajmie. To jeszcze co najmniej 2 dni możemy się tutaj pobawić. Może znajdziemy jeszcze kogoś. W sumie, już nie ma za bardzo co robić tutaj. Dobra, ponaprawiam sobie barykadę. No i cóż, nasza ostatnia noc tutaj. A następnego dnia wyruszamy do Union City i kończymy grę. Jeżeli przeżyjemy. Coż w sumie chyba nie będzie aż takie trudne. Dobra, podwójna linia min. Bertrapy też, czemu by nie? I jedziemy. Puu! Puu! A, czemu oni nie aktywują mi? A widać, nie zawsze muszą aktywować mi. Dokładnie na nie wejść, żeby aktywować. Ale dobra, spoko. Pum! Pum! Myślisz, że dotarłeś do
moje barykady, żeby ją niszczyć. Nie, mina, mina face. Nasza barykada teraz przypomina fortecę z Heroes 3. Jeżeli wiecie, o czym mówię. To, że miny w Heroes 3 nie zadawały obrażeń obszarowych, a te jak najbardziej. Dobra, kto się nim zajmie? Okej. Trzeba tego zdjąć. Ops. Była kiepska rakieta. Boom. Psy chyba nie aktywują min. Na szczęście strzelanie z bazuki z bliska nie niszczy naszej barykady. To dobrze. Dobra, nie ma już co robić. Znowu się coś zbugowało. Okej, dobra. Jedziemy do Union City. No i to już jest koniec gry. Jak widzicie. Udało nam się dotrzeć na czas. W sumie nie było aż tak trudno. Poprzednim razem, jak nagrywałem, szło mi znacznie gorzej. To już nareszcie koniec. W Union City zdecydowanie nic już nie może pójść źle. O nie, o nie. Wracając jeszcze do Last Stand, została również trzecia część. Nazywa się The Last Stand Union City. Zmienia się tam główny bohater. Nie jest już ten sam, co z jedynki i dwójki. Jak się okazuje, w Union City sprawy też nie są aż takie fajne, jak można by oczekiwać. I cóż, trójka znacznie nieco zmienia formułę gry. To już nie jest taki właśnie obrona pozycji, tylko jest taki bardziej shooter. Się chodzi, zbiera bronie, jakieś z domów, amunicję, zdobywa levele i w sumie sterujemy tylko jedną postacią, odwiedzamy jakieś lokacje. A ktoś chce, to może sobie pograć. Zobaczyć, jak się skończyła historia tych bohaterów. W sumie aż tak dużo fabuły tam nie ma. Ale no cóż, całkiem przyjemna gra, ale za nudna do nagrywania, więc nie będę tego robił. Jak ktoś chce, po prostu niech sobie sam pogra. Niech sam to oceni. Dobra, a to było The Last Stand 2, druga część mojej ulubionej serii o rozwalaniu zombiaków. No i cóż, dziękuję wszystkim za uwagę, do usłyszenia i na razie.